dobry, witam Państwa po przerwie. Studio Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaxy. Szanowni Państwo, dzisiaj jest aż nadmiar atrakcji, jeżeli chodzi o pokazy sportowe. Moim gościem jest pan Łukasz Roszak i Michał Marciniak. Będziemy rozmawiać rzecz jasna o capoeirze, ale panowie przyszliście ze swoimi młodymi podopiecznymi. Proszę ich przedstawić. Tamta piękna młoda pani to Martynka. Cześć Martynko. Tutaj pierwszy z brzegu to Mateusz i Kacperek. Capoeira to sztuka walki, ale co ją odróżnia od innych sztuk, to to, że jest przede wszystkim bardzo duży nacisk kładzie się tutaj na muzykę. Skąd wywodzi się w ogóle capoeira i jakie jest to znaczenie muzyki? Capoeira wywodzi się z Brazylii, z czasów niewolnictwa, kiedy niewolnicy z Afryki szukali jakiegoś sposobu wyrażania się kulturowo poprzez muzykę, musieli ukryć sztukę walki, której się uczyli, ponieważ było to nielegalne dla niewolników. I stąd wywodziła się muzyka, zabrana tak naprawdę przez nich z Afryki. Wplatano w te elementy tańca kopnięcia, uniki, rzuty. I tak naprawdę powstała capoeira. Różni się bardzo od tej, którą ćwiczymy dzisiaj. Głównie przez to, że teraz muzyka jest ze względów tradycji dalej kultywowana w capoeira i bez niej nie możemy ćwiczyć, ale takie są naprawdę korzenie. A jakie instrumenty wykorzystywane są przy capoeirze? Większość z tych instrumentów są to tradycyjne instrumenty brazylijskie. Głównym instrumentem nazywanym duszą capoeiry jest birimbau. O, kolega wyciągnie zza kanapy. Prosty instrument strunowy, nazywany jest duszą dlatego, że jak na taki prosty instrument skonstruowany jest tak naprawdę z podstawowych elementów, wydobywa z siebie przeróżne dźwięki i piękne brzmienie. To co, może w takim razie poproszę, żeby dzieci pokazały nam, na czym polega capoeira. Martynko, pokażesz nam, co potrafisz? To zapraszam w takim razie. Dobrze, panowie będziecie grali. Bardzo serdecznie dziękujemy. Powiedzmy jeszcze, że przygotowujecie się teraz tak naprawdę do Mistrzostw Polski, ale zanim może jeszcze przejdziemy do tego ważnego wydarzenia, proszę powiedzieć, w jakim wieku najlepiej jest trenować capoeirę? Od 4 do 400 lat. Czyli nie ma tak naprawdę żadnych ograniczeń, a wy macie dużą, mocno rozwiniętą tą grupę właśnie dzieci? Mamy około 30-40 trenujących dzieci w naszej sekcji. Najmłodsze ma 5 lat i do 12 roku życia trenują tylko w grupie dzieci. Później mamy grupy młodzieżowe, a także taką grupę wieczorną dla osób bardziej zaawansowanych wiekiem, które są zapracowane i nie mają też czasu ani kondycji, jakby zaczynać w tej grupie młodzieżowej. Przygotowujecie się do ogólnopolskich zawodów capoeiry. Jak one będą zorganizowane? Zawody będą trwały przez 3 dni u nas tutaj w Szczecinie. Dzięki pomocy marszałka województwa zachodniopomorskiego. To jest bardzo trudny event do zorganizowania z racji charakteru capoeiry, ponieważ
capoeira nie stawia się nacisku na konfrontację i agresję i ciężko jest oceniać taki turniej, więc tak jak powiedziałem, to jest trudna impreza do zorganizowania, będziemy mieli dużo gości z Polski, ze świata, którzy nam w tym pomogą. Przez 3 dni będą się odbywały zawody i w sobotę będziemy mieli uroczystą galę, Martynka, na której... jest bardzo pocieszna. Tak, i na której też Martynka dostanie swój następny stopień w capoeira. A jaka jest ta właśnie skala stopniowa i właśnie na czym to polega? Sznury wprowadzone w latach 70. do capoeira oznaczają stopnie, są odpowiednikiem pasów w innych sztukach walki. Cały niebieski walki. Będzie, już Martynka powiedziała. Dla dzieci do lat 12 sznury nadawane są w zależności od wieku, dla każdego wieku mamy oddzielny kolor. Od 12 roku życia wchodzą w taką gradację dla dorosłych, w której kolejne stopnie aż do czerwonego mistrzowskiego zdobywa się poprzez najpierw bacizadu, czyli chrzest, przystąpienie do capoeira, nadaje się imiona dla adeptów, tak jak tutaj z kolegą, ja jestem Bachbanci, to jest D'Artagnan, Gacinia, Duracell, Chaveiro, czyli dzieci już mają swoje imiona. Teraz będą przystępować do grupy capoeira, będą chrzczone, a każdy następny to będzie dla nich troca de cordas, czyli zmiana sznurów. Wracając jeszcze do tych ogólnopolskich mistrzostw, bo chciałabym na nie zaprosić naszych widzów. Capoeira to jest sport dla nas nadal ciągle trochę egzotyczny, niewiele o nim wiemy, jest jeszcze słabo rozpropagowany w Polsce i może taka okazja, ogólnopolskie mistrzostwa są dobrą okazją do tego, by z tym sportem się zapoznać. No dokładnie tak jak pani powiedziała, przez te ogólnopolskie zawody chcemy też pokazać trochę mieszkańcom naszego miasta, na czym to polega. Zawody będą otwarte, będą odbywały się w hali miejskiej przy ulicy Twardowskiego 12B. Tak jak powiedziałem, będą otwarte i każdy, kto przybędzie, żeby popatrzeć sobie, jak to wygląda, zostanie też poinformowany taką małą wprowadzającą broszurką, no żeby wiedział po prostu na co patrzy. Poproszę jeszcze na chwilę mikrofon, ja bym dopytała Martynkę, bo widzę, że ty aż się wyrywasz. Od kiedy ty trenujesz capoeirę? Lubisz w ogóle trenować capoeirę? Tak. A jaki jest twój ulubiony krok? Au. Co to znaczy? To jest gwiazda, czyli przerzut bokiem. No, widziałam, że stosowała go kilkukrotnie. Bardzo serdecznie dziękuję Państwa. Zapraszamy na Ogólnopolskie Mistrzostwa Capoeira. No i zapraszam do tego, by aktywizować się, bo wiek jest nieograniczony, jak tutaj powiedzieli nasi rozmówcy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu, a za chwilę, Szanowni Państwo, pokaz karate, więc bądźcie Państwo z nami. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Magdalena Suchodolska. Dzień dobry, panie Pawle. Proszę bardzo, proszę usiąść. Jak się okazało, ten 45-sekundowy przerywnik okazał się być za krótki do tego, byśmy mogli się ustawić. Ja zanim zaczniemy rozmawiać, poproszę może o mały pokaz karate, który zaprezentują nam uczniowie, którzy są objęci ogólnopolskim programem Mały Karateka. Już później będziemy rozmawiać między innymi z ojcem polskiego karate, bo tak się o panu mówi. Tak, pani Magdo, program Mały Karateka to jest ogólnopolski program zajęć ruchowych z elementami karate tradycyjnego i zademonstrujemy teraz kilka technik z tego programu. Czy ja mogę prosić, że pan może objaśniał, na czym polegają wykonywane przez dzieci figury? To są bardzo podstawowe techniki karate. To jest podstawowe uderzenie Chokuzuki. Przede wszystkim ten program jest skonstruowany tak, żeby dzieci miały z tego radość, żeby uczyły się samodoskonalenia.
To, co dzieci teraz pokazują, to jest blok Agełkę. I najważniejsze w tym wszystkim jest zaangażowanie dzieci, koncentracja, jedność ciała i umysłu. One nie potrafią tego jeszcze powiedzieć, ale poprzez te ćwiczenia uczą się w sposób automatyczny. Bardzo ważne jest też to, co mówią dzieci, prawda? To jest... Na pewno te dzieci potrafią uczyć, potrafią liczyć po japońsku do 10, to już jest bardzo dużo. Znają kilka komend japońskich, podstawowych technik, potrafią nazwać je po japońsku. Są zaangażowane, są skoncentrowane. Proszę sobie wyobrazić, że potrafi być sala wypełniona dzieciakami 200-300 osób i te dzieci są skoncentrowane czasami przez półtorej godziny. Nie ma żadnego hałasu, nie ma bałaganu. Dzieciaki są fantastycznie, fantastycznie reagują. Są wysportowane i najważniejsze w tym programie jest to, że dzieci między 5 rokiem życia a 13 w sposób automatyczny uczą się dbałości o swoje ciało, dbałości o symetrię, dbałości o koncentrację. To jest wartość, która zostaje na całe życie. Program Mały Karateka, te dzieci średnio od roku biorą w nim udział. Kiedy zdecydowaliście się go Państwo wprowadzić? Ten program jest prowadzony od 2 lat. Został zainicjowany we Wrocławiu przez naszego wspaniałego instruktora, aktualnego mistrza świata Łukasza Wójcika. I proszę sobie wyobrazić, że na 120 przedszkoli we Wrocławiu, 80% przedszkoli ma wprowadzony ten program. W tej chwili w Polsce ćwiczy ponad 5,5 tysiąca dzieci. Rodzice są zafascynowani. Na końcu roku, nazwijmy to przedszkolnego, odbywa się egzamin. Dzieci przeżywają to niezwykle mocno, rodzice również. I to jest taka wartość, której nie zastąpi żadna gra komputerowa ani żadna inna aktywność. Nasze dzieci już skończyły, bardzo serdecznie im dziękujemy, a na scenę zaprosimy pana Pawła Karpowa. Zasłużone brawa jak najbardziej. Szanowni Państwo, ja jestem winna wytłumaczenie, bo komentował przed chwileczką dla Państwa pan Włodzimierz Kwieciński, wiceprezydent Światowej Federacji Karate Tradycyjnego, prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Po niedawnych, bardzo niedawnych sukcesach, ponieważ pan przez rząd Japonii odebrał order wschodzącego słońca, a warto też wspomnieć o tym, że jest pan również utytułowany Złotym Krzyżem Zasług za lata pracy na rzecz karate tradycyjnego w Polsce. Do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy uda się panu wylądować i przyjechać do Szczecina, ale udało się, jest nam bardzo miło. Udało się, dziękuję bardzo. Jednak miałem szczęście, 2,5 godziny opóźnienia w Warszawie. Słyszałem, że wczoraj pani minister Mucha nie doleciała, ale mnie się dzisiaj udało. Dokładnie tak. Po wczorajszych problemach z minister Muchą też mieliśmy wątpliwości. Proszę powiedzieć, z okazji jakiego wydarzenia panowie spotykacie się dzisiaj w Szczecinie? Co rok organizujemy w Szczecinie seminarium karate tradycyjnego z senseiem Włodzimierzem Kwiecińskim i w tym roku również. I to seminarium to nie jest taki zwykły trening karate, że zamykamy się w swoim gronie i ćwiczymy wśród wtajemniczonych. Staramy się na tym seminarium przekazać wartości karate tradycyjnego na zewnątrz, dlatego zapraszamy też na te treningi i najmłodsze, i ci, którzy już coś osiągnęli w karate. I w takiej wspólnej atmosferze trenujemy karate. Panie Pawle, wcześniej pan prezydent wprowadził nas do tego, że program Mały Karateka prowadzony jest tak naprawdę od 2 lat. Pan powiedział, że dzieci, które przed chwileczką nam się zaprezentowały, uczą się karate mniej więcej od roku. Jak ten program przyjął się u nas w Szczecinie? W Szczecinie program funkcjonuje w kilku przedszkolach, w Palacu Młodzieży i w klasach zerowych. Program według mnie bardzo, bardzo dobrze funkcjonuje, jest na czasie, cieszy się dużym zainteresowaniem, przede wszystkim dlatego, że to są ćwiczenia, które pomagają dzieciom osiągnąć pewność siebie, też przekonać się do tego, że naprawdę potrafią zrobić czasami dość trudne rzeczy.
ale również na, ten program daje duże możliwości dla rozwoju osobowości dziecka. Tam robimy dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych, dużo bawimy się na tych zajęciach i wydaje mi się, że program ma dobrą perspektywę rozwoju w całej Polsce. To bardzo ważne, by zaszczepiać chęć rozwoju, chęć pracy nad swoim organizmem, chęć nauki karate już w tak młodych dzieciach, tym bardziej, że ciągle są kontrowersje wokół tego, że karate nie jest dyscypliną olimpijską. Ja doczytałam dzisiaj, przygotowując się do rozmowy, że mniej więcej od 75 roku prowadzone są starania nad tym, żeby to karate olimpijskie włączono do, grupy dyscyplin olimpijskich. Tak, ponieważ karate tradycyjne, dlatego tradycyjne, że oryginalne, dlatego ta nazwa została wzbogacona o to słowo, żeby podkreślić oryginalność karate. I od dokładnie nawet rok wcześniej, w 1974 roku, nasza Federacja Światowa aplikowała jako pierwsza światowa federacja do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Od tego czasu proszę wyobrazić sobie, ile to już jest lat. To jest 38 lat tych starań. Meandry są nieprawdopodobne, ale to nie o to chodzi. Komitet Olimpijski jest dużo młodszy od karate tradycyjnego. Karate tradycyjne sięga swoimi wartościami setek lat i najważniejsze dla nas jest nasz standard i to, żeby ćwiczyło jak najwięcej dzieci. W Polsce w tej chwili uprawia karate ponad 30 tysięcy osób. Są miasta, w których karate tradycyjne jest bardziej popularne niż piłka nożna. To jest paradoks, z którym trudno czasami nawet się pogodzić. Pozytywny paradoks, bo to są dzieci aktywne, to jest młodzież aktywna, to są ludzie, którzy są przyszłymi liderami naszego społeczeństwa. Jak będzie z wprowadzeniem karate do ruchu olimpijskiego? Przekonamy się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Będzie kolejny duży, ważny krok wykonany w środę, 21 listopada. Przyjeżdża kierownictwo naszej Światowej Federacji i w Warszawie będziemy mieli wielką międzynarodową konferencję prasową na ten temat. Także nie chcę zdradzać, nie chcę wyprzedzać tego wydarzenia, ale będziemy musieli odkryć niektóre karty, które są niekoniecznie pozytywne dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jest to przykre, ale to jest prawda. Tyle lat starań, tyle lat wspaniałego działania na świecie. Karate w tej chwili uprawia ponad 50 milionów osób na świecie. To jest coś fantastycznego, to jest fenomen. To jest jeden z największych marketingów Japonii na świecie. Zanim jednak zaprosimy Państwa na konferencję, o której mówił Pan Prezydent, zaprośmy jeszcze na to ważne dla naszego miasta wydarzenie. Panie Pawle, kiedy i gdzie będzie można zobaczyć, jak trenujecie? Jutro o godzinie 11 rozpoczynamy w hale sportowej przy Szkole Podstawowej 35, to jest ulica Świętobarzyców 40 i w ciągu całego dnia tam będzie karate. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wszystkich chętnych na nasze wydarzenie. Zapraszamy bardzo serdecznie, było mi bardzo miło gościć Państwa w studiu. Pan Włodzimierz Kwieciński oraz pan Paweł Karpow byli naszymi gośćmi. Szanowni Państwo, a teraz krótki przerywnik i też będziemy rozmawiać o sportach walki, tym razem o judo i jiu-jitsu.
Witam Państwa po przerwie. Zgodnie z obietnicą wróciliśmy tym razem z judo i jiu-jitsu. Szanowni Państwo, pan Jarosław Koch jest naszym gościem oraz pan Marek Tytonik. Warto wspomnieć, że są z nami również ich wychowankowie, to znaczy Alex Koch, Oliver Koch i Maja Karaś. Cześć Maju, witam Ciebie bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Proszę powiedzieć, właśnie dzisiaj cały odcinek zaterminowaliśmy sportami walki i zastanawiamy się, kiedy najlepiej posłać swoje dziecko na zajęcia z judo czy też z jiu-jitsu, a właściwie chyba powinniśmy od tego wyjść. Jak rozpoznać predyspozycję u dziecka? Do czego jest lepsze? To znaczy judo i brazylijskie jiu-jitsu to są przede wszystkim dwie różne dyscypliny, choć z jednej matki. Mają bardzo wspólne korzenie, natomiast dzieci mogą zacząć trenować już od 4 roku życia, tak? Od 4 do 10 roku tak naprawdę zajmujemy się kształtowaniem psychiki dziecka, motoryki i trening polega na wielu zabawach, poprzez które docieramy niektórymi ćwiczeniami i ukrywamy techniki judo lub brazylijskiego jiu-jitsu, tak? Z tym, że to są dwa osobne sporty i też dzieją się w dwóch osobnych klasach, tak? Jest grupa judo i jest grupa brazylijskiego jiu-jitsu. No właśnie, i jak rozpoznać, do której grupy dziecko lepiej pasuje? Czym te grupy się charakteryzują? Jak to rozróżnić? W ogóle należy zacząć od tego, że judo jest sportem olimpijskim, który troszeczkę swoim charakterem odbiega od brazylijskiego jiu-jitsu. Jest to głównie, wynika to z przepisów, różności w przepisach. Walka w judo jest głównie w stójce i trwa bardzo krótko w parterze. Natomiast walka w brazylijskim jiu-jitsu polega na krótkim etapie w stójce i kończy się w parterze i głównie w tym parterze trwa przez dłuższy czas, tak? Także to zależy komu będzie co bardziej odpowiadało. My po pierwszym roku pracy z dziećmi widzimy, że dziecko ma lepsze predyspozycje do tego bądź do tego i próbujemy tak kierować naszych wychowanków. A jak jest z rozwojem tych dwóch dyscyplin u nas w Szczecinie? Czy macie Państwo dużą grupę podopiecznych? Jak to wygląda? Czy to są w ogóle popularne sporty, może nie tylko w Szczecinie, ale też w Polsce? Są to popularne sporty. My mamy akurat cztery klasy judo. Głównie judo, jeżeli chodzi o dzieci, głównie nastawiliśmy się na judo. Natomiast w tym roku dopiero zaczęliśmy pracować z dziećmi w brazylijskim jiu-jitsu, tak? Pomimo to, że brazylijskie jiu-jitsu jest ostatnio bardzo popularne wśród dorosłych, to muszę zauważyć, że rodzice chętniej zapisują swoje pociechy na judo, tak? Może to wynika z tego, że jest sportem olimpijskim, choć naprawdę te treningi są w początkowym etapie bardzo podobne. Panie trenerze, proszę powiedzieć, jak wyglądają te treningi? Jakie umiejętności kształtuje się u podopiecznych? Ja starałam się sobie wynotować, przygotowując się do rozmowy, że te treningi z reguły są podzielone, bo trenuje się i ćwiczy się u dzieci i szybkość, i wytrzymałość, i bieganie, i siłę. Jak to jest zorganizowane dla dzieci? Tak, zgadza się to wszystko, ma Pani rację. Na początku, tak jak tutaj kolega powiedział, staramy się te dzieci usprawnić, tak? Nie ma czegoś takiego, że jest jakaś recepta, tak? Bierzemy takiego i takiego zawodnika, czy powiedzmy takie dziecko, które do nas przychodzi, będzie naszym, powiedzmy, kolejnym mistrzem olimpijskim. Staramy się przyjmować każdego, zaś on własną pracą jest w stanie osiągnąć jakieś tam sukcesy. My jesteśmy po to, żeby pomóc, tak? Zajęć WF-u jest niestety tak mało, że, no bądźmy szczerzy, części dla tych dzieci, no, są to zajęcia, które no, ratują im życie w przyszłości, tak? Oni stają się sprawniejsi, poprawia się ich koordynacja, stają się silniejsi, pewniejsi siebie, tak? Tak jak Pani nadmieniła, faktycznie trening jest podzielony na szybkość, sprawność, gibkość. To wszystko staramy się wypracować u tych dzieci. A nawet jeżeli nie wszyscy zostaną sportowcami, nawet jeżeli nie wybiorą kariery sportowej, kariery trenera, to jakich cech charakteru nabiera dziecko trenując judo czy też jiu-jitsu? Powiem Pani tak, dziecko staje się pewniejsze, tak?
w grupie, ćwicząc w grupie, nabiera pewności siebie, nie jest, staje się bardziej otwarte. Tutaj przez zajęcia te, gdzie ćwiczymy nad tą sprawnością, też zaczyna pracować inaczej psychika tych dzieci, prawda? One stają się szybciej dojrzalsze, szybciej potrafią reagować, podejmować trudne decyzje. Tutaj dzieci, te, które biorą udział w zawodach, muszą bardzo szybko myśleć, kojarzyć pewne fakty, bo to im pozwala albo wygrać walkę, a jeżeli się zagapią, spóźnią się z reakcją, niestety przegrywają. I to podczas treningów, kolejnych zawodów powoduje, że dzieci są szybsze, sprawniejsze, tak samo intelektualnie, myślą dużo szybciej. Uczą się też przegrywać i wygrywać, bo nie zawsze są to zwycięstwa, są to nieraz porażki, są łzy i to też trzeba się nauczyć, trzeba się dowiedzieć gdzieś w którymś momencie, że życie jest tak skonstruowane, że można przegrać. Powiedzieliśmy o tym, że te treningi faktycznie są podzielone i na każdym trenuje się jakby inną umiejętność u dziecka, ale też zastanawiam się, co z rodzicami, którzy zastanawiają się, czy te zajęcia nie będą zbyt obciążać dzieci, bo dzieci dzisiaj mają szkołę, jakieś zajęcia właśnie pozalekcyjne. Ile razy w tygodniu dziecko trenuje, na jakim etapie? Dzieci trenują dwa razy w tygodniu, z tym, że młodsze zajęcia młodszych dzieci, takich jak Maja, 5-6 lat, trwają mniej więcej jak 45 minut, natomiast ośmiolatków do godziny 10 minut, tak? I rodzice mogą sobie przyjść na treningi, mogą często zobaczyć, jak dzieci pracują i to, myślę, jest najlepsze w tym momencie. Poproszę jeszcze na chwilę o mikrofon, bo pytałabym Maję. Maju, a ty w jakie dni chodzisz na treningi? Jak często chodzisz na treningi? No ja tak już tak nie często, bo tata już nie ma czasu. Ja właśnie chodzę też dwa razy w tygodniu zawsze. A powiedz mi, dużo dziewczynek jest z tobą w grupie? Na razie to jestem tylko ja. No właśnie, jak to jest? Rodzice mają jakieś obawy w posyłaniu dziewczynek na zajęcia z judo czy jiu-jitsu? To znaczy, dziewczynki rzadziej pojawiają się na naszych grupach, ale akurat Maja, na Mai grupie jest ona może sama i może tam jeszcze ma jedną koleżankę, ale w innych grupach zawsze 3-4 się pojawiają. Oliver, a wydaje się, że tak naprawdę ty z tymi sportami to od dziecka, co? Od kiedy chodzisz na zajęcia? Od 5 roku życia. A powiedz mi, a tata z tobą w domu też trenuje? Nie. A lubisz trenować? Lubię. Chciałbyś w przyszłości być trenerem? Nie. Nie, jednak nie. Jednak musi się pan zastanowić może nad inną karierą dla syna. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Państwa zapraszam do tego, by zapisywać swoje pociechy i aktywizować je. Co prawda jest jedna dziewczynka, no może dwie w grupie, bo tego jeszcze nie ustaliliśmy, ale tak jak powiedzieli trenerzy, wartości, które są im wpajane, zostają do końca życia. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Szanowni Państwo, a my tym samym kończymy blok sportowy, ale będzie nie mniej ciekawie i nie mniej pięknie, ponieważ naszym kolejnym gościem jest Renata Nowakowska z Akademii Stylu. Wracamy po króciutkim przerywniku. Witam Państwa po przerwie. Renata Nowakowska, tak jak wcześniej zapowiadałam, z Akademii Stylu jest naszym gościem, a dzisiaj rozmawiamy o absurdach, które nas otaczają. Witam, Renato. Witam, Magdo. Chciałam powiedzieć, że przepięknie dzisiaj wyglądasz. Dziękuję, Renato, ty również. Ale i tak porozmawiamy o absurdach, ponieważ ja ostatnio podróżowałam pociągami. Także myślę, że jest o czym porozmawiać i o tym, jak się my powinniśmy zachować i jaką powinniśmy wykazać jednak cierpliwość i czy może mamy jakieś prawa.
ganiałaś za pociągami. Często widzi się ludzi, którzy ganiają za tramwajami czy też za autobusami, bo kierowcą śpieszy się na tyle, że nie mają jeszcze tych 10 sekund, żeby wpuścić nas do autobusu, kiedy widzą, że biegniemy. No mam nadzieję, że tobie jednak otwierają, Magda, te drzwi. Taką różnie mam nadzieję, to bywa. Piękne kobiecie. No ja powiem tak, oczywiście biegałam za pociągami, nie byłoby takiej sytuacji, gdyby na przykład były opisane, że z peronu takiego i takiego odjeżdża taki i taki pociąg. No ale tego oczywiście nie było. I nie mówimy tutaj od Warty tylko w Szczecinie, ale ostatnio odwiedziłam piękne miasto Gdańsk i naprawdę, proszę Państwa, wcale nie było dużo lepiej. Było wesoło, schodzi się do tunelu, 4 perony, żaden nieopisany, który pociąg z którego. Bardzo wesoło, więc biegnie się z walizkami na górę. Oczywiście nie ma schodów ruchomych, jest winda. A na windzie kartka, winda nieczynna, przepraszamy. No, i no cóż, tak. Takie to są absurdy, ale przejdźmy może jeszcze do tego, że tak naprawdę czasem niewiele wystarczy do tego, żebyśmy lepiej się poczuli, żebyśmy czuli się docenieni, po prostu żeby było nam milej. Czasem wystarczy zwykłe dzień dobry. Kiedy to dzień dobry mówimy? Więc dzień dobry staramy się mówić zawsze, jak tylko kogokolwiek i kiedykolwiek spotykamy. Tak jak żeśmy o tym wcześniej mówiły, wchodzimy do biura, do jakiegokolwiek pomieszczenia, do sklepu, witamy się, wchodzimy do windy. Witamy się, podchodzimy do okienka, do pani, od której chcemy na przykład kupić bilet PKP. Również mówimy pani dzień dobry i się uśmiechamy. Wydaje mi się, że jest to takie miłe. Mamy troszeczkę za mało w sobie życzliwości. Pogoda myślę, że nie zawsze nas do tego skłania, tego żebyśmy się uśmiechali. Więc chociaż to miłe dzień dobry, ale z uśmiechem powiedziane chyba da nam troszeczkę lepsze samopoczucie. W autobusach, w tramwajach, ale tak naprawdę we wszelkich typach komunikacji pojawiają się miejsca oznaczone specjalnie dla osób uprzywilejowanych, dla kobiet w ciąży, dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych. Czy my zwracamy na to uwagę? Wiesz co, mam nadzieję, że zwracamy. Mam małe doświadczenie, jeżeli chodzi już w tej chwili o jeżdżenie komunikacją miejską. Oczywiście zdarza mi się. Ale jednak nie zawsze jest tak, że na miejscu dla osób uprzywilejowanych siedzą osoby uprzywilejowane jednak. A osoba uprzywilejowana nie zawsze ma na tyle odwagę, czy też chęć poproszenia osoby, która siedzi na jej miejscu o ustąpienie tego miejsca. A jaki mamy stosunek do tych osób, do osób uprzywilejowanych? Wciąż wydaje mi się, że się ich trochę obawiamy, boimy. Wciąż jednak pomimo tutaj bardzo dużych postępów w ciągu ostatnich lat, wydaje mi się, że tych osób się troszeczkę boimy, unikamy po prostu tych osób, a to tak naprawdę niewiele potrzeba. Nie musimy im na siłę się narzucać, pomagać, ale drobny uśmiech i zapytanie, czy może potrzebuje pan, pani pomocy w czymś, zawsze jest takie, wydaje mi się, miłe, ale nie narzucajmy się również, tak, bo oni są zupełnie normalnymi ludźmi, sprawnymi, może troszeczkę mniej niż my, ale bardzo wiele osób sobie bardzo dobrze radzi w naszym trudnym świecie, a my pełnosprawni, no nie zawsze im to ułatwiamy, typu nasze schody, brak podjazdów, no czasem mają naprawdę bardzo ciężko. Jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych? No jest to trudne dla nas wszystkich i nawet jeżeli na co dzień staramy się być opanowani, mili i serdeczni, wszyscy wiemy, na pewno tobie się to też nieraz zdarzyło, Magdo, i mi również, że czasem po prostu, jak to się mówi, wychodzimy z siebie. Nie jesteśmy w stanie już powstrzymać naszych złych emocji. W momencie, kiedy zaczynamy krzyczeć, czyli używać podniesionego głosu, niestety nie dotrzemy do nikogo, nie załatwimy nic, ta osoba, musimy pamiętać o tym, od razu się zamknie przed nami. Ale często to jest przejaw bezsilności. Często jest to przejaw bezsilności, oczywiście. Tak, zgadza się. Natomiast nic tym nie osiągniemy naszym krzykiem. Duża rozmowa, miłym tonem, rzeczowa rozmowa zmieni. Ale proszę Państwa, nie zawsze jesteśmy w stanie opanować swoje emocje i nerwy. Zdarza się to nam wszystkim i się pewnie będzie zdarzało. Wracając jeszcze do tematów podróży, zastanawiam się tak nad tą anegdotą chyba, którą opowiedziałaś, że chciałaś wejść do windy, a winda była nieczynna. Czy nasze ośrodki, czy nasze instytucje są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Wydaje mi się, że coraz więcej osób jest i tutaj na przykład nasze Muzeum Nawała Chrobrego, ponieważ współorganizujemy jako Lions Club Wigilię z Północną Izbą Gospodarczą, Mikołaja dla dzieci konkretnie robimy w muzeum i też pytaliśmy, ponieważ jest również grupa wśród tych dzieci, dzieci domu dziecka, dzieci niepełnosprawnych, okazało się, że całe nasze Muzeum Nawała Chrobrego jest wyposażony w windy, właśnie dla osób niepełnosprawnych, także tutaj z tego co wiem, coraz więcej tego typu instytucji jest otwartych również dla osób niepełnosprawnych poprzez to, że posiadają windy. Pojawiają się windy, miejmy nadzieję, że są one czynne. Natomiast zastanawiam się też nad tym, bo w trakcie takiej podróży koleją czasem pojawiają się oburzone osoby, które mówią, że nie, ja nie kupię biletu, dlatego, bo kolej też nie wywiązała się z umowy, bo na przykład pociąg był opóźniony albo warunki były nie takie, jak powinny być. No właśnie, i tutaj to działa tylko w jedną stronę. Bilet my musimy mieć, bo zostaniemy ukarani, natomiast to, co kolej powinna nam zapewnić, no niekoniecznie nam zapewnia, na przykład typu punktualność jest według kolei, według mnie, moje zdanie o tym jest takie, punktualność jest rzecznością królów, niekoniecznie naszej kolei, tak? Jeżeli chodzi o czystość, no różnie to bywa w różnych składach. Czasem można sobie pożyczyć, żeby było lepiej, natomiast tak, do wyboru mamy, jeżeli chodzi o ogrzewanie, albo saunę, albo zimną. Ja podróżowałam w saunie, ale ja lubię ciepło, więc byłam akurat zadowolona. No może mogłaby być ta temperatura troszeczkę bardziej wyważona, ale nie możemy za dużo wymagać. Także ja zdecydowanie wolę tą saunę niż zimną, czyli śnieg na przykład, bo się drzwi nie zamykają. Co jeszcze? Jakby się tak drzwi automatycznie przesuwane same zamykały, a nie trzeba było ich domykać, to też by było miło. Nie mamy chyba za to zbytniego wpływu. Jeżeli chodzi o spóźnianie się pociągów, kiedyś próbowałam, ponieważ było ogłoszenie, że jeżeli się kolej nie wywiąże, bardzo prosimy po przyjeździe pociągu podejść do dyżurnego ruchu, który podstępuje, że rzeczywiście potwierdzi. Poszłam do budki dyżurnego ruchu i co się okazało? Nieupoważniony wstęp zbroniony, pan mi od razu wyrzucił za drzwi i powiedział, czy pan nie umie czytać i oczywiście nie potwierdził mi tego biletu, że pociąg był opóźniony. No więc takie nasze prawa, być może Rzecznik Praw Obywatelskich zna na to sposoby, ale my bardzo często jako tacy zwykli ludzie denerwujemy się, czujemy się sami opuszczeni, bezsilni i tak naprawdę rzadko kiedy chce nam się walczyć jeszcze z przeciwnościami losu, jak już nam się uda dotrzeć na miejsce. Zawsze można napisać skargę pisemną, na przykład, co wtedy? Możemy oczywiście napisać skargę pisemną, tylko proszę Państwa, trzeba bardzo dokładnie przeczytać, do kogo tą skargę należy napisać, dlatego że zdarzają się sytuacje, że piszemy skargę i cóż się okazuje, dostajemy po tam 30 troszeczkę i troszeczkę dniach odpowiedź, iż owszem, skarga została skierowana, natomiast nie do tego działu w danej instytucji. Bardzo proszę o wysłanie we właściwe miejsce. No to nie tu. No właśnie, więc co doradzamy? Doradzamy to, żeby być zawsze miłym, uśmiechniętym, krzykiem nic nie załatwimy. Pamiętajmy o tym, by mówić dzień dobry, no i nie irytujmy się. Czasem niektóre rzeczy, które nawet są dla nas bolące w pewien sposób, warto przyjąć po prostu z uśmiechem. Warto przyjąć z uśmiechem, warto się również zastanowić nad tym, czy my jako mieszkańcy nie moglibyśmy na przykład napisać do naszych władz miasta petycji, że na przykład schody ruchome na dworcu albo chodniki ruchome, tak sobie myślę, marzę sobie, na dworcu byłyby takim fajnym, miłym prezentem dla naszych podróżujących, bo jednak większość podróżujących ma za sobą bagaże i bardzo ciężko, proszę Państwa, jest nam dźwigać te torby po tych schodach, naprawdę. Spróbujmy może jakoś, nie wiem, o naszym władzom powiedzieć o tym. Albo brać mniej rzeczy, Renato. Albo brać mniej rzeczy. Znam Ciebie już trochę, więc wiem, że faktycznie Twoja walizka może być bardzo ciężka. Aczkolwiek jeżdżąc koleją na pewno nie jest tak bardzo ciężka. Myślę, że lotniska są naprawdę troszeczkę bardziej przemyślane, lepiej rozwiązane. Być może firmy trudniące się przewozem powietrznym mają więcej pieniędzy. Ale myślę, że warto również pomyśleć o tych, którzy jeżdżą koleją, bo myślę, że jednak dużo społeczeństwa korzysta z tego środku transportu. No i
co życzymy wszystkim dużo cierpliwości, dużo uśmiechu i na pewno kiedyś będzie lepiej. Miłego dnia, szanowni państwo, chciałoby się powiedzieć od Renaty Nowakowskiej, a teraz miłego oglądania serwisu informacyjnego. Dziękuję Renato za wizytę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jest piątek, cieszmy się. Niektórzy pracują, ja jutro pracuję, ale to nie zmienia faktu, że tą atmosferę weekendu się czuję w powietrzu. Przyszła pora na serwis informacyjny, po którym wracamy do Galaktyki Pomerania i znowu będzie się dziać bardzo dużo. Będziemy słuchać muzyki disco.